Otwieram 41. sesję Rady Gminy Szczytowo. Stwierdzam, że w obradach udziałuje 12 radnych. Witam serdecznie wójta gminy Szczytowo pana Andrzeja Padulskiego. Witam skarbnika gminy panią Hannę Dunalewską. Witam sekretarza gminy pana Bogdana Kaczorowskiego. Witam Wysoką Radę. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? 12 radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielając na nie odpowiedzi, jak nie było interpelacji, a więc dalej przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową nr 35 łamane na 225 łamane na 2027 na rok 2022. Bardzo proszę państwa. Proszę państwa, najistotniejsze zmiany, które tutaj są w projekcie uchwały budżetowej, to są zmiany dotyczące wprowadzenia dotacji celowej w kwocie 20 tysięcy na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Szczytowo. To jest zmiana klasyfikacji budżetowej środków, czyli jest po zmniejszeniach i po zwiększeniach. Środki na edukację dzieci z Ukrainy. Zwiększenie środków z tytułu różnych rozliczeń 47 355 zł. To są środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w ubiegłym roku 2021. Nie została zrealizowana inwestycja pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem całej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych Szczytowo, Blizno, Białasy, Troska, Łukomie, Białasy. Po stronie dochodowej kolejna zmiana to jest zmniejszenie dotacji udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego o 42 grosze na wypłatę dodatków energetycznych. W planie wydatków zmiany wyglądają następująco. Zwiększenie o 46 500 zł na dotację celową udzieloną powiatowi sierpeckiemu na realizację inwestycji, o której przed chwilą mówiłam, która nie została zrealizowana w 2021 roku. Zwiększenie środków o 174 000 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modrzewie. Zwiększenie środków o 24 000. To jest dotacja do finansowania realizacji modernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Szczytowo. I zmniejszenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 173 145 zł. I w zasadzie to wszystko, na co uważam, że należałoby zwrócić państwa uwagę. Dziękuję. Może ja pan. Proszę bardzo, panie wójcie. Wysoka Rado, szanowni państwo, bo dzisiaj ta sesja nadzwyczajna, to główny powód to jest właśnie, co pani skarbnik przedstawiła, rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Modrzewiu. Jesteśmy po jak gdyby otwarciu i wiemy, dwie oferty są, a ceny właśnie takie są, jakie są, że ten odcinek drogi 800 metrów to jest cena 560 tysięcy, gdzie to w poprzednim roku było gdzieś tam około 300, czy nawet jak wiemy Dąbkowa, Parowa, to około 200. Takie są ceny i tak była możliwość taka, że mogliśmy jeszcze występować do marszałka o zgodę na to, żeby zmniejszyć zakres, ale jak wiecie, tam jest tylko 800 metrów, żeby połączyć te drogi. Teraz występując do marszałka, nie wiem, o skrócenie o 200 metrów czy mniej. I teraz kolejny przetarg, wrzesień, prawie aż tego musimy się rozliczyć do listopada. Czyli to jest żaden, obawiam się, że w ogóle może być tak, że nikt nie przystąpi już w kolejnym przetargu. I już mówię, wszystkie gminy mają problemy. Powiat już po raz trzeci będzie opłacał przetarg na most właśnie w Orzewie i też dwóch oferentów jak gdyby się bije. No i to są takie ceny. No i postanowiliśmy, żeby państwa dzisiaj jeszcze poprosić, zebrać w ten i pani skarbnik zdjęła
właśnie wynagrodzeń pracowników, żebyśmy po prostu to rozstrzygnęli, bo tam jest 160 tysięcy od marszałka i właśnie resztę z tej naszej kwoty, ale to są takie ceny i mówię. To, co zrobiliśmy wcześniej, tak jak pan sekretarz podkreślał wcześniej, gdzie kilometr się robiło, na przykład więcej ileś, to już pewnie nie wróci. A tam byśmy zakończyli to, że już ten objazd cały przez Mochowo by się łączyło, to znaczy przez Moczewie by się łączyło z drogą wojewódzką, od Maruszyna już były zamknięte te drogi, tak jak tu teraz i przy oczyszczalni już jest zamknięty odcinek, ale mówię, tu już trzeba zapomnieć pewnie o tych cenach takie jak były. I właśnie tak jak z panią skarbnik, się zastanawiamy, co będziemy właśnie, jak będziemy kleić budżet, to nie wiem, bo to nie jest tak, że tylko u nas, bo rozmawiam z wójtami właśnie ostatnio, co byliśmy na podpisaniu umów 24 tysiące, to jest od marszałka, to jest na Renidze w Szczutowie, to było i było 100 tysięcy też za błyska na samochód, ale to był warunek, żeby były te pieniądze, jakbyśmy mieli dostali tą dotację dużą od wojewody i w ten czas nasze pieniądze i te 100 tysięcy, które było, to jak gdyby te 100 tysięcy, ta umowa jest nieaktualna, bo to była dotacja do nowego samochodu, a za 100 tysięcy to właśnie samochód do błyska to jest 1 000 000 złotych trzeba liczyć. I może się przymierzymy na to na drugi rok, bo myślę, że jak będziemy mogli te covidowe to wkręcić, to myślę, że może w tym Górsku się uda zrealizować i w ten sens jakimś tam jakby był zaszczyt jeszcze od marszałka te 100 tysięcy czy tam 150 może to by było tak, że ten samochód można by było kupić, bo z tym też mamy co jakiś czas jakieś tam problemy. Coś tam hamulce, coś tego, to jeśli wiecie, Zbyszek to prowadza, to wie, to jest 7 tysięcy, to jest 5 tysięcy, takie bieżące naprawy, to są takie, taka kasa. A tu wiadomo, że w Szczutowie, jak jest nowy teraz Podlesie i Szczutowo też te nowe samochody już są tu w jednostkach, także myślę, że będą jeździły, ale to są pieniądze znaczone, że one nie mogą iść na co inne, tylko takie to jest. No i mówię, no jest problem, bo tak samo w powiecie też te pieniądze, które były na te drogi powiatowe, co u nas się mówi też o ulicy Kolejowej, ale to będzie też rozstrzygane dopiero na przyszły rok, bo po prostu w budżecie muszą być zabezpieczone te 5%, żeby robić przetarg. Tak samo i my te pieniądze, które dostaliśmy z Polskiego Ładu, czyli Blinno, tam kanalizacja i te drogi, to wszystko myślę, że będziemy w styczniu mogli rozstrzygać. I właśnie też pewnie sytuacja będzie, że będziemy musieli w przyszłym roku ciąć pewnie kredyt. Bo no mówię, no ceny są jakie są i energia i wszystko to nas starczą po 100%, bo tak to nie będziemy przy oświetleniu, tak jak mówiłem państwu, że jest 100%, to a jest 250 wydaje mi się w skali roku, czyli 500 000 będzie oświetleń. A teraz jeszcze ceny na przykład oleju opałowego i to wszystko to nie jest tak, bo budżet jest zaplanowany w kwotach takich jakich jest, a na chwilę obecną jak dostajemy większe wydatki, no to skończyć musimy to zajmować i zabierać. A jeszcze się mówi o podwyżkach nauczycieli, mówi się o najniższych cenach wzrastać i to jutro mamy też rozstrzygnięcie na dowozy. Też ciekawe jak to pójdzie, jaka cena będzie, jeśli chodzi o dowód do uczniów do szkół. Także tu cały czas są jakieś problemy i z tego co z wójtami rozmawiam, to jest taka sytuacja, że niektóre gminy już mają po 12-15 milionów zadłużenia i jeśli teraz dalej o kredyt, to wiecie ile odsetki teraz, jaka jest cena odsetek. Także pewnie jesień i ten przyszły rok to będzie, no to nie ukrywają też w mediach się mówi, że nie będzie to propłacy. Także tutaj chciałbym, żeby to rozstrzygnąć, żeby było unieważnie przetarg i znowu będziemy ogłaszać, że ta cena nie będzie niższa, bo jest krótki czas do zrobienia i tak państwa żeśmy ustalili i z panem Zbyszkiem, żeby dzisiaj zebrać radę i po prostu to przesunąć, rozstrzygnąć, bo nie we wrześniu zrobimy jakieś takie porządkowe tam czyszczące, jeśli chodzi o oczyszczanie przydomowe, tam jakieś może 50 tysięcy z tego, co na chwilę obecną zostanie nam i tak jak żebyśmy
do tych wynagrodzeń, bo to też jest tak, że więcej jest, ale później też, żeby pracownicy dostali wynagrodzenia, żeby nie było, tak jest nie dostane. Także głównie to jest ta przyczyna tej drogi i myślę, że prosiłbym Państwa, żeby to zatwierdzić i byśmy to rozstrzygnęli i by wykonane było i to będzie teraz się tak stało, że trzeba, no bo wygrywa operatorze jeszcze, że Lipno jest tańsze 30 tysięcy banknotów. Także tak się dzieje teraz na stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania? Tak. Proszę Was. Panie Wójcie, to jest 20 tysięcy zwiększeniem dla szkodowata z jaką kwotę oni mają i co oni robią? Nie, no to mówię, 20 to jest ta dotacja u marszałka na... Ale to jest rozwiązanie. Nie, to jest wprowadzenie do budżetu. Tak, do budżetu wprowadzamy 20 tysięcy złotych. To jest pierwsza pozycja, 754 dział. Tutaj wprowadzamy dotację 20 tysięcy, którą pozyskaliśmy. A później widzimy jeszcze w trzech miejscach. Czyli po stronie wydatkowej 754.12 rozdział, tutaj jest zwiększenie 24 tysiące, czyli jest te 20 plus dokładamy 4 z budżetu, ale jest jeszcze trzecia pozycja. Raz, dwa, trzecia od dołu. 754.12 to jest zmniejszenie o 4 tysiące, ponieważ z wydatków bieżących, strażackich, zostały zdjęte pieniądze i przesunięte na tą inwestycję. To wszystko się zadziało w OSP Szczytowie. I zmniejszenie, i zwiększenie. I zwiększenie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czytam uchwałę, proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy Szczytowo z dnia 25 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę budżetową nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na rok 2022. Rada Gminy Szczytowo uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Szczytowo na rok 2022 nr 35 łamane przez 225 przez 2021 Rady Gminy Szczytowo dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 78 705 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 11 350,40 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22 426 183,50 zł. Punkt pierwszy. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 350 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11 350,42 zł. To jest do kwoty 19 869 968,28 zł. Punkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 67 355 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, to jest do kwoty 2 556 214,77 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na rok 2022. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 269 500 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 202 145 zł. 42 grosze. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 713 231 zł. 13 grosze. Punkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 000. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 202 145 zł 42 grosze, to jest do kwoty 20 170 531 zł 30 groszy. Punkt drugi. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 244 500 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, to jest do kwoty 4 542 699 zł 83 grosze. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na 2022 rok. Paragraf 2. Wprowadza się
zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na 2022 rok. Paragraf trzeci. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w gminie odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na 2022 rok. Paragraf 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach gminy na dotacje celowe dla podmiotów należących i należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na rok 2022. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej nr 35 łamane przez 225 przez 2021 na 2022 rok. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radny jest za podjęcie uchwały? 12 radni się za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 38 łamane na 239 łamane na 2022 Rady Gminy Szczytowo z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi sierpskiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Proszę bardzo, Pani. Proszę Państwa, zmiana dotyczy, tak jak mówiłam przy uchwale budżetowej, przy zmianie uchwały budżetowej, dotyczy inwestycji pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych Szczutowo, Blizno, Białacy, Troska, Łukomie, Białacy. Zwiększenie o 46 500 do kwoty 361 500 zł. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Czytamy uchwałę, proszę bardzo. Uchwała Rady Gminy Szczutowo dnia 25 lipca 2022 roku. Zmieniająca uchwałę nr 38 łamane przez 239 z 2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi sierpskiemu na realizację zadań inwestycyjnych. Rada Gminy Szczutowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Udziela z budżetu Gminy Szczutowo pomocy finansowej powiatowi sierpskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa, Szczechowo w miejscowości Szczutowo. Przebudowę drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa, Szczechowo w miejscowości Szczechowo. Przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gózek. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białacy, Troska i 3710W w Łukomie Białacy. Punkt drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w ustępie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Szczutowo w wysokości 361 500 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie dzień podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 12 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytowo w roku
2022-2023. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z delegacją artykułu 39a ustawy Prawo Oświatowe, Rada Gminy jest właściwa do ustalenia ceny jednostki paliwa, która jest brana pod uwagę przy zawieraniu umowy między rodzicem dzieci uczęszczających do szkół a wójtem gminy w sytuacjach, jeżeli gmina nie organizuje transportu we własnym zakresie bądź nie ma możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego. Takie przypadki na terenie naszej gminy występują. Dla Państwa wiedzy powiem, że w tym roku szkolnym mamy pięć umów podpisanych. To są dzieci, które uczęszczały do szkoły w Bójsku z miejscowości Całownia, jak również dzieci, które uczęszczały do szkół specjalnych w Sierpcu, a z miejscowości położonych na terenie naszej gminy. Na podstawie cen jednostkowych na dzień 15 lipca zebraliśmy te ceny, które obowiązywały na stacjach paliw na terenie naszej gminy i te ceny przedstawiają się następująco. Cena oleju napędowego była 7,79 zł za litr, benzyny 7,66, LPG 3,45. Też dla przypomnienia powiem, że 30 sierpnia ubiegłego roku była podejmowana uchwała w tej sprawie na rok szkolny 2021-2022. Te ceny wynosiły olej napędowy 5,55, benzyna 5,70, LPG 2,75. Czyli jesteśmy świadkami tego dynamicznego zmian cen. Jak one będą się kształtowały w przeciągu tego roku szkolnego, trudno nam przewidzieć. Niemniej jednak obowiązkiem Rady Gminy jest ustalić tą cenę i dla potrzeb zawierania umowy jest algorytm określony w prawie oświatowym. My tą cenę będziemy stosowali przez cały ten rok szkolny. Dziękuję bardzo. Czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy Szczytowo z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytowo w roku szkolnym 2022-2023. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Szczytowo w roku szkolnym 2022-2023 w wysokości. W przypadku oleju napędowego 7,79 za litr, w przypadku benzyny 7,66 zł za litr, w przypadku autogazu 3,45 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. A kto z Państwa radni się za podjęciem uchwały? 12 radnych jest za podjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Może jest dwa zdania, bo myślę, że tak wypadło, że miało o tych strachach, że jakoś tam my powodujemy. To nie jest tak, bo każda jednostka z OSP może składać też oddzielne wnioski, czy do marszałka, czy do KRUS-u i mamy tego przykłady w poprzednim roku, że były też z KRUS-u jedna jednostka dostała, druga nie dostała i to różnie się odbywa, mówię, tak samo i do marszałka. Niektórzy gdzieś tam docierają do radnych, do tego i te pieniądze jak gdyby na daną jednostkę mogą spłynąć lub nie. I to mówi, nie jest już tak, że jakoś do tu, gdzie my jako gmina składamy, no to też wiemy, ale teraz też mamy z Funduszu Ochrony Środowiska, że też i Wójt Szczytowo składało i już miały być dawno rozstrzygnięte i gdy się okazuje, że prawdopodobnie tylko będzie taki gdzieś tam był przeciek, że młodzieżowa z Gójska ma dostać, a reszta ma nie dostać. Także występują też do fundacji, na przykład przy Orlenie czy coś i to sami prezesi robią danych jednostek. I też jest taka sytuacja, że jednostki, tak jak Gójsk Szczytowo, gdzie są wyjazdowe, też są bardziej na przykład czy u marszałka, czy ten uważam, że na te jednostki też jakieś remonty czy wyposażenie, to idą większe pieniądze, a te, które nie są. I właśnie tu nieraz jest tak, że może czy Mierzęcin, czy Brynno, czy Podno, jest taka sytuacja, jaka jest, i może te jednostki, które w tej chwili są w tych strukturach,
gospodarstw, tego jest tam, żeby coś zdobyć, jest łatwiej, ale nieraz jest tak, że dwie jednakowe, w tamtym roku było chyba tak w KRUS-ie, że i Gruński Szczutowo i Szczutowo dostało, KRUS nie dostał i to mówię, no to się tak jakby... I w tym roku jest odbywa tak, że to wiecie. No gdzieś tam ktoś po prostu myślę, że jak tam jest przełożenie, że dostaje, ale to nie jest tak, że my jakieś tam mamy to, bo to mówię, sami prezesi wnioskują w ten czas takie Gruńska Szczutowa, podpisują się wnioski, nawet nieraz jest tak, że my nie wiemy o tym, że wnioski były złożone, a później pieniądze jak gdyby wpływają na ich konta i później się rozliczają. Bo te, które idą przez gminę, no to muszą iść przez nasze konto. Ale są także, na przykład Szczutowo wiem, że chyba z Orlenu dostały jakieś, nie wiem, czy to w tamtym roku, czy w tym już i już wiem, że no mężczyzna... Raz dostali z Orlenu i teraz drugi raz dostali z Orlenu, ja składałem wnioski, nie dostali. No i właśnie to nie jest tak, że to, no po prostu mówię, no niestety. No i my chodzimy w porwanych ciuchach, a oni mają... I jest taka sprawiedliwość. No i takie jest przełożenie, że jak gdyby to, to wiem, jak to się odbywa, na nie mamy wpływu. Ja przepraszam bardzo, jestem nerwowy i to takie jest, ale tak nie powinno być, bo składałem wniosek do miejsca ochrony środowiska, dwa wnioski składałem, na drużynę starszą i na młodzieżówkę. Dostaliśmy dla młodzieżówki 15 tysięcy, w tym środków własnych 2000, no jeszcze nie mam tego na koncie, ale myślę, że będą. Do Orlenu składałem wniosek, nie mam odpowiedzi do tej pory. No tak, do marszałka, no nie mam odpowiedzi. No i tak jak powiedziałem, jedziemy po dwanych ciuchach raz. Marszałek się ma nasze no i ale nie wiem, jak to będzie dalej. To znaczy, no mówię, no to się zróbmy, że chyba nie ma w tej ukraińskiej. Pan Wójt wczoraj widział, w jakim przyjdziemy do kościoła. W koszarówkach, no bo nie mamy, w mundurach nie mamy, kurwa, w koszarówkach. No tak, ale no, nie będę tak. No tak, teraz jeszcze też się zmieniły jak przepisy, na przykład pani Stabik, że myśmy dawali do straży na mundury wyjściowe, też, że teraz regionalna jakaś szanowała, że nie powinno iść do środków strażackich, wtedy z oddzielnych na mundury takie wyjściowe, że nie powinna nie nadawać z pieniędzy strażackich. To jest taka opinia, tylko powinno iść to z promocji lub tam z innych pieniędzy, ale nie, a wcześniej było tak, że było przez strażackie, nie no. Także to mówię, że się tak no, zmienia na no, mnie. To jest mimo wszystko, pomijając wyjściowe i czy tam te koszule, czy dalej, ale no, no jak się dobija, to do drabki. Które kosztują na dzisiejszy 3,9 tysięcy, no wiadomo. A kosztowały chyba 600 niedawno. No to co ja kupię za te 15 tysięcy? Jeden dostanie, drugi nie dostanie. No nie, no ale to... Nie no, tak na procentie nowych kupić 3 czy 4 i później dołożyć, bo to 6. Zostałem przeszkolony, teraz 4 ciuchów ma przeszkolenie, może wyjeżdżę do akcji, ale nie macie. No to jest kasa już, no mówię tak. No bo przecież nie będzie zakładał po kimś, kto jest bez przerwy, wiadomo, do akcji się wjeżdża, przyjeżdża się brudny, trzeba to brać. Teraz w akcji nie mamy, też nie mamy gdzie tego brać. Każdy u siebie, no to wiadomo, to jest ciężkie, w pracy takiej zwykłej nie wybierze. Nie jest problem. I ja piszę, tu wniosek piszę, no niestety. No ale może coś tam będzie, któryś trafi. No, miejmy nadzieję. Ale na przykład to jest... Pierwszy był literowy tam. A moje wejście może. Wejście to wiem, czy są uczane. I czy wejście. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam 41. sesję Rady Gminy Szczutowo. Dziękuję bardzo.